Hejka, witajcie wszyscy na moim kanale w kolejnym odcinku. Tak, znowu nie było przywitania, zapomniałam, przepraszam Was. Pewnie się zastanawiacie, na jakim koncie jestem. Jestem na koncie mojej moderatorki Black Forest. Bardzo dziękuję jej za użyczenie konta. Właśnie na tym koncie będziemy się kupować nowe konie, czyli nowa Shire, plus nowe ogłowia. Więc bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Możecie oczywiście w komentarzach pisać: dziękujemy Black Forest, będzie mi niezmiernie miło. Tak, a dzisiaj nagrywam aktualizację z nowych koni, bo doszły nowe konie. Konie Shire są odnowione. Osobiście nie widziałam chyba z nich spoilerów zbyt dużo, tylko jakieś zdjęcia. Także wiecie, będę tak totalnie na świeżo. Okej, tam był chyba nowy Shire. Większość jest na farmie Steve'a. Chyba jeden jest na Forcie 5, czyli tak standardowo. Okej. Ładna maść. Powiem Wam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego okienka nowego, serio. Siła 4, posłuszeństwo 2 i wytrzymałość 1. Ale ładny! Ale ma fajną odmiankę. Ciężko mi takie sprawdzić, bo tutaj ludzie niektórzy w nich stoją. Nie będę dodać do ignorowanym to moje konto. Wow! Ale takie maści już były w Star Stable. Taki odcień totalnie był. Tych koni, nie pamiętam, czy to były fińskie, chyba nie. Albo Pasofino, była taka maść, pamiętam. Brachać tutaj. Okej. Okay. Ogólnie maści nie są nowe, nie widzę jakby takiej maści, może tej nie było, ale ta maść chyba też była u jakiegoś konia. Albo była jakaś podobna całkiem. To tak samo. No szkoda, z tymi maściami nie ma żadnych takich ciekawszych. Ładnie rozjaśniony tutaj jest, fajnie wygląda. Okej, chodźmy jeszcze do Fortu Pinta. W ogóle sorry, jeżeli mówię przez nos, ale mam katar. I dopiero wstałam. Też weźcie to pod uwagę. O, widzicie właśnie ta maść. Może faktycznie jest trochę inna, ale odcień jest praktycznie taki sam tutaj. O Jezus, ale go tam wywalili. Czemu nie tutaj? Jak zawsze, okej. Okay. Ale bardzo podobny tamtego z farmy Steve'a. Bardzo podobny. A mnie tutaj jest osób przynajmniej. Ogromne są. No nie wiem, którego wziąć tak szczerze. Ale chyba jakiegoś z farmy Steve'a bym bardziej brała. Dobrze, koniu. No dobra, może są faktycznie trochę inne. Ale ogólnie mam odmianki w tych samych miejscach. Chyba tego weźmiemy, bo to taka najciekawsza maść z tych wszystkich. Bo reszta taka... chociaż ten. Tego weźmiemy, bo ma fajne jabłuszka. No jak cute. Wow, okej. Okay. Nigdy kupowałam konia przez to nowe okno. No niech będzie młody albo dorosły. Płeć, ogier. Imię. Myślę, że nadamy mu imię. Moje ulubione, czyli A. To jest najbardziej kreatywne i najlepsze imię. Nie możecie się z mną kłócić, bo po prostu jest najlepsze. Kup konia. Tak. Co jest? O kurde. A faktycznie takie coś dodali. Ej, ciekawe. Ej, dosiąść teraz jest, wyślij do stajni. Ej, fajnie, zapomniałam o tym. W ogóle nie ma dźwięku. No, no właśnie. O wiele lepiej. Dobrze, zdejmiemy sprzęt, żeby nie zostać syfu. Wow, jaki czysty ekwipunek. O kurde. No mój to nigdy nie jest czysty. Dobra, zdejmuję. Pięknie. Gdzie jest koń? O, cztery strony, jaka wielka stajnia. O kurde. O Boże, faktycznie, teraz musimy znaleźć naszego konia. O Boże, to będzie trudne. O, tutaj jest? Nie, to nie on. O, dobra, mamy. Damy go sobie tutaj? Tak. Dobra. Jaki on jest wielki. Pogłaszczmy go sobie. Jak zawsze niedopracowana animacja. Ale to już jest standard, nie będę narzekać na to aż tak. Wow, ciekawy chód. Dobra, nie patrzymy na chody. Ogólnie Black Forest też mi mówiła, że bym zrobiła kompet tego konia, więc widzimy się za chwilę, jak zrobię kompet. Będzie trudne. A, jeszcze zobaczymy te ogłowia nowe. O, są takie tylko inne kolory. Takie już były kroje ogłowi. Tylko inny kolor jest. W ogóle zastanawiam się, daj co autor miał na myśli. Jakiś jednorożec potrójny?
Chyba tak. To ogólnie w ogóle mam. No dobrze, zrobimy jakiś komplet. Czekajcie chwilę, Charlie. Kupmy to o głowie na pewno. Nie wiem, czy kupi za Starcoins, czy za szlingi. Kurde, kupię za Starcoinsy. Backforce pisała tam chyba budżet Starcoinsów, więc kupię za Starcoinsy. Dobra. No spoko to o głowie, w sensie nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo po prostu jest takie same, co w tamtym roku. Nie wiem, po prostu już takie modele były, tylko to jest inny kolor. Nie jest jakiś też specjalny, więc no takie zwykłe o głowie w sumie. Wow, dawno nie byłam w takim shoppingu. Jezu, ile rzeczy, dobra. Ubieramy wszystko. Taki szary outfit, że tak powiem. Znaczy, dobierałam to pod to o głowie i myślę, że całkiem spoko to wygląda. Ja trochę w szafie popatrzę, zobaczymy, co tutaj jest. Tego potrzebowałam, o wiele lepiej. Nie, no myślę, że outfit fajnie wyszedł. W sensie jakoś, no może nic niespecjalnego, ale tak elegancko, fajnie, fajnie, podoba mi się. Jakieś zwierzę mogliśmy wziąć, nie, jeszcze idę po jakieś zwierzę. Nie kupuję, tylko idę po zwierzę. Okej, okay, torby mamy. Czy jakaś tutaj pasuje? Ta fajnie w sumie. Szkoda, że ma tutaj takie odcienie miętowego, ale spoko wygląda. Jakiegoś zwierza musimy. Wow, ale jakiegoś szarego, że tak też pasował. Ale jaki lis fajny. Może koteczka? Co to jest? Boże, co to jest? Jezus, to jakiś nietoperz. Co to jest? Smokey. Najbardziej pochaty kot w historii? To wygląda jak nietoperz! Jaki kot! Totalnie nie! Wygląda jak nietoperz. Weźmiemy sobie liska i puścimy. No i super. Jestem zadowolona z mojego outfitu. Dobra, już idziemy patrzeć chody. Mamy stęp. Stęp? Tak... Ciekawie, tak ociężale trochę, jak koń zimnokrwisty, jakby mi się nie chciało, ale spoko. Kusik. Nie, kusik fajnie. Nie wiem się do czego dowalić, też specjalistką nie jestem. Fajnie. Galop. Galop też fajnie. Spoko się rusza, wszystko płynnie chodzi. Trochę łopatka, chociaż nie. Nie, nie wchodzi mu w czaprak. Szybciej. Dobra, też spoko. Najszybciej. Ej, fajnie! Serio, fajnie się rusza. Mam taki łeb zadarty do góry, ale fajnie to wygląda. Spoko, bardzo fajne chody. Mogłabym takim koniem jeździć, serio. Fajny koń. A skok? A, taki standardowy, też ładny. Zatrzymanie zaraz zrobimy. Zatrzymanie. Okej, okay, bardzo dziwne zatrzymanie, jeszcze raz. Dziwne zatrzymanie. Znaczy, nie wyobrażam sobie konia takiego w realu. No jakieś tak zatrzymuje, nagle, tak po prostu nagle. No spoko, ładne jak na grę, ale mało realistyczne zanormowanie. Jakiś koń miał takie zanormowanie, więc to nic ciekawego. On ma jakąś dodatkową animację czy coś? Aha, kładzie się, okej. Okay. Szkoda w sumie, że ma kładzenie, bo kiedyś jakby jedna rasa koni miała tylko swoją taką dodatkową animację. I tylko ten koń miał taką animację. Że tak tylko dzikie konie się kładły, a inny koń miał, że Luzetana miał tylko piaf. Chociaż nie wiem, czy ona miał piaf, czy coś innego. A tutaj raz zaczęli właśnie tam mieszać bardziej te animacje. No spoko, no jeżeli tak chcą. Już tak było bardziej oryginalnie. Ale spoko. Chodźmy zobaczyć, co jeszcze fryzurę dla nich. I skończyło się to święto na plaży Fortu Pinta, jakby co. I w kolejnym tygodniu ma być jeszcze jakieś inne święto. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale ma być jakieś. Wow, dużo fryzur, okej. Okay. W sumie po takiego nie można by się tego spodziewać. I Rockers. I Rockers takie 2 na 10. Nie podoba mi się. Ścięta grzywa też tak średnio. No, no nie widzi mi się to. Jaki łysy! Boże, bez grzywki tragicznie. Koreczki. Nieznośnie. Warkoczyki. Ogólnie te warkoczyki mi się kiedyś wydawały ładne, a takie są średnie, powiem wam. Ścięta grzywa na krótko. No nie, no nie, nie wygląda. Takie śmieszne korki. Gdzie korki, nie są korki. Są, nie wiem, co to jest w sumie. Ale ciekawie to wygląda. Dobra. Czy on ma kokon? Muszę to zobaczyć. Pokażcie, czy on ma kokon.
Nie ma, ale ścięty ogon, o kurde. Śmieszne. Chcemy tutaj zobaczyć. Okej, taka z jednym warkoczykiem, fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Z brodą, nie wiem, brody są dziwne. Też mam tak ścięte na krótko. Tak, fajnie, że tak ścięty w sumie. Też tylko broda. Irokas i broda, okej. Chyba to mi się najbardziej podoba. Chociaż te takie też są fajne. Ale dajmy trochę za bardzo ścięte są. Wolałabym taką zwykłą, po prostu tylko te wstążeczki. Nie wiem jak to się nazywa, nie mam tego pojęcia co tu jest tak szczerze. Możecie mi napisać w komentarzu, będzie mi miło na pewno. Okej, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeszcze raz bardzo dziękuję Black Forest za udostępnienie konta. I do następnego. Pa!